Będę takie kurna wolne dziady. No, takie. Więc coś działa. Takie. Lo, działa. Takie. To co, lecimy? Nie. Słychać mnie w ogóle? Ej ty, ta, do ciebie mówię. Łączysz się z siecią, co? Cóż, na twoim miejscu bym tego nie robił. Korporacje mówią, że nowa sieć jest dobrze zabezpieczona. Powtarzają, że nauczyli się na błędach. A dobrze, bo prawie... Teraz może ktoś nie mówię. Z tych wrzeszczonych gabinetów wygląda to na pewno zajebiście. Ale nie daj się zwieść. Ceremonia pożegnania zmarłego odbędzie się jutro o 12. Następnie ciało Saburo-sama zostanie przetransportowane do rodzimej Japonii, gdzie odbędzie się pochówek. Gomei fukuo oinori itashimasu. Christmas. Jest. Judy. Czek, tak cię tu nie ma. Chcę pogadać o czymś jeszcze. Spoko. Miło się gawędzi. To jest najlepsze. Aha, dobra, nie mam czym gadać. No tak słabo to wygląda. Ostatnio z Judy tu gadałem, jak jechała gdzieś i tak fajnie mówiła, że fajnie jestem w drodze, ale tu stoję, ale... Bez easy sekundacji rości, okej.
Proszę, proszę. Kolekcja Ushido w wersji Braindance. 8. Pierwsze trzy są dzisiaj bardzo rzadkie. I? Lupa jest, ale chyba coś się zbugowało. Halo? Nie? Dobra, żony se poszedł. O! What na you cool? Bushido jest papierkiem lakmusowym naszych czasów. Ta wybitna seria filmów pokazuje całe spektrum amerykańskiego społeczeństwa w mistrzowski sposób, punktując najważniejsze bolączki epoki neopostnowoczesności. Ja widzę. Już Life Fast Die Never był niejako manifestem pokolenia, afirmacji życia, żywe kolory, roztrzęsiona kamera, wszechobecna krew i kawałki mózgów kolejnych przeciwników zabijanych przez główną bohaterkę. Wszystko to świadczy o niezwykłej samoświadomości reżysera, który sam przyznał w jednym z wywiadów, że kurewsko lubią oddać jak gorące laski rozbebeszają na wszczepianych pakerów. Jednakże trudno nie przyznać mu racji, warto zwrócić też uwagę, że w każdej kolejnej części powtarza się topos wszczepu bomby, za pomocą którego protagonista dokonuje reinterpretacji rzeczywistości. Doskonały przykład realizacji tego motywu pojawia się w najnowszej odsłonie zatytułowanej Bushido X Fade to Black. Jak Metallica? Fade to Black. Scena, w której potężny gorilla, nie jest to za długie. Dobra, zamknij. Nie, weź. Nie czytaj. Gdzie były? Dobra, never mind. Gdzie? Nie czytam was. Usłyszeć to nie usłyszę. Night City wygląda takie biedne w tej perspektywie. Sok pomidorowy, no daj spokój. Wypij. Nie. Not tutaj. Ma takiego bardziej intensa, mógłbym też załapać, ale nie mogę, bo się... Bo się nie da. Przyopiłem tego pieniędzy. Zacznijmy po prostu, bo to tak jakoś tak to wygląda. Własne wszystko. Max. Okej. No, to tylko ty, a żadnego innego komentarza nie mam, od Andrzej. Ale fajnie cień pan taki. O nie, o kurde, nie. To jest Twitch, ja muszę tu... Ja chyba muszę tu zmienić ustawienia. O dammit. Lepiej? Że generalnie ty mam po prostu odsunięty tak jak wcześniej, tylko jest pod kątem... Takim. No nie jest tak, tylko jest tak. Bliżej ekranu. A może być też, że kogoś tam nie słychać. Dobra. Ale przede wszystkim, zanim dostanę bana. O Jezu, gdzie to się ustawiało? Rozgrywka. O. No niestety. Trzeba to wybrać, plus... I się zmienia.
Dźwięk? Dźwięk... O! O! Teraz. Jest rozgrywka... Czy to była rozgrywka, czy grafika? Rozgrywka... To... Gdzie to będzie to było? Nie, to trzeba. Dobra, dobra. Mamy. Mamy to. Teraz jest Twitch friendly. Poza tym. Ej, ty, ta, do ciebie mówię. Dobra woda. Na twoim miejscu bym tego nie robił. Korporacje mówią, że nowa sieć jest dobrze zabezpieczona. Do miasta niedawno przybyła córka i dziedziczka Sadowska. Serio? Hanako Arasaka. Ja rozumiem, że to jest polska gra, ale... Będzie się jutro o 12. Następnie ciało Saburo Sadowska. Tradycyjne polskie hasło, kurwa, jeszcze patelnia? Będzie się pochówek. Dammit. Czy... Nie wiem, że się nic nie zapisało. Aha, no rozumiem, to jest strój... Czyli, ale czemu coś tu paść, nic nie da zrobić? Panie Kromu, też coś. O! Nie, tylko nie twarz, nie przyciągaj mnie tam. Rondelek, jaki fajny, taki czerwony, taki... ZWT, a gdzie drugi Andrzej, kurde, jakieś komentarze tutaj, nikt mi nie wygląda. Nie chcę rozmawiać z kanapą, co ty, ej. Nie chcę rozmawiać z kanapą, no. I tu. A, tu. Proszę. Dziękuję. Kolekcja Bushido w wersji Braindance. Pierwsze trzy są dzisiaj bardzo rzadkie. Okej, okay, dobra, panie. Toż... A, bo już użyłem tego kiedyś. Never mind. Jezu. Dobra, weź. Nie mam na to czasu. Właściwie zmienić częstotliwość myślenia. Nie w tym wyższy. A może tu coś... O? To by było na tyle, coś ciemno jest tutaj strasznie. Siema. Kurwa, nie widzisz, że jestem zajęty? Machaniem rękami? Dobra, widzę, okej. Akceptuję. Czekam na kogoś. Dobra. W porządku? Nie, no szukam, żeby z kimś pogadać, jest nie w porządku. Kiedyś będzie lepiej. No, nie w tym kraju. W kraju, nie, w kraju może okej, okay, tak, ale nie przy tym, że... Nie przy tych... Nie? Brider? Nie. Wszystko ze mną dobrze. Okej,
Nie. O, w końcu. Co tam, śliczno to? Nie. Po prostu nie. Co się robisz? Nie zwodź. Kontrol działa. W końcu nie wierzę. Małą nielegalną dystrybucję leków w barcie. Oferta jest też rozszerzona o kilka rodzajów drogów. Klienci to głównie lokalna biedota. Ostatnio nasilał się wśród nich problem cyberpsychozy. Tego no i nie brzmi jak wie, bo jest jakieś takie nudne. Więc myślę, że jest jakaś korelacja, szczególnie z nową mieszanką narkotyku, która jest tu hitem. Niestety nie będziesz w stanie dokładnie zbadać składu, bo musiałem zabić faceta. No musiałem. Mogę powiedzieć tyle, że głównymi nabywcami są właściciele dużej liczby wszczepów, w którym zabrakło kasy na leki przeciwbólowe i przyspieszające integrację, więc mogą zawierać podobne substancje. Nuda. Nix. Spoko. Wszystko? Kina, dobra, River. To na nim jakieś ziomeczka, dobra, to na główne nie. Zobacz. Chcący zrobiłem. No co chciałem zrobić chcący? Ty jej stój, ej ziomek. Jedziemy. A spoko, a ktoś w ogóle to ogląda, bo tak. O, nie strzelaj! Niszcz lysem. No, zagapiłem się. Jak jedziesz, ty penisie.
niestety GPS działa jak... No... Co on zrobił? A zawsze tędy prowadzi. Slow. Jak widać, no zielone masz, sieroto, kurwa. Nienawidzisz tego miasta, nie podzielam zdania. Kiedyś byłem. Chociaż w sumie teraz może to... Bez sensu trochę. Drabinka, ale nie. Wózkuk jakiś taki upośledzony strasznie. Nie, raczej tam. Się nie przejdzie. No i co to przeciwsieć? Nie ma sensu. Jeżeli to gdzieś służy. Żartujesz? O ja pier... Serio? Cyberbug? Ja nie mogę... Masakra. Co
Co mi chce atakować w ogóle? Się pomieszało. No nie! Czemu mi życie rośnie to? A może to chodzi? O, dym! Chyba nie o to chodzi. Aha, no spoko. Chyba znaleźliśmy się w punkcie wyjścia, czyli cyberbunkier. Zostań tu, zostań. Siedź. Ciło jest. Zmieniamy tak. I tu mamy też jakiś tam poziom. I tak to przeskoczyć. Zhakujemy system, co? Aaaa! Fuck. Niech nie wygląda tu się ludzie. No tak to się nudzi. Kurwa. No i stąd było tak. No. Dobra. Bez sensu. Na strzelnicy w champion nie. No i wszystko nie. Walka też nie kwestia czasu. No i się no się, że nie wejdzie to w kraju, no robisz. No bo nie ma, że może być. A już samochód, kurwa. Co też może być? Kam być ty gry! I to takie mas. Wow. Taka pikna kwadra. I zaraz, tylko zbóje są jakoś tak. Gdzie są zbóje? Puszczę, kupitu. Gdzie pasa? Tak! Jazda z tą kurwą! I to tyle. Czy jeszcze mam jakiś problem, albo coś? No, coś. Wyłącz, no. Nie, wyłącz to z radio, daj spokój. Dalej ktoś też powinien być. O! Nawet w 21 wieku. 2020. Nawet w 28 wieku.
Ja się w czat nie patrzyłem tak niekulturalnie. Shame on me. O ty kurde. Ile razy można ci powtarzać? Co? O. Tak dziwne w ogóle, bo oni tak rzucali, nie rzucali. A, fałci się ze spoko, tylko... Było gdzieś tutaj. O, co my tu mamy? To jedź, kto cię trzyma? Nikt mnie nie trzyma. Co? Nie jest, jesteś martwy po prostu. Tyle, co? Czy jestem zbyt nachalny? No to jest tak jakby się ma, a to jest reszta się ma. Dobra, może tak będziemy mieli i tak odłożymy to. Tu. Prawie. Świeczka? Serio? To jest gra nie warta świeczki. Tak. Ustawił troszkę. Chyba nie się nie uda. Oczywiście nie da się zdobyć, bo po co? Bo czemu? Amunicja do snajperek. Fajnie, możemy snajperki. Przyjaciela jest mój wrogiem.
Ja nic nie widziałem. Maluszek. Auć. Musiał poleć. Jakby ktoś mnie się ktoś pytał coś, to mu odpowiadał, a tak... To nie miałby coś, bo... Miejsce spotkania? No i danie, perfetto. Jestem na miejscu. Trzeba czekać. Cześć, Vi. Yes. Jak się trzymasz? Bywało lepiej. Wiem, widać po mnie. Fajny wózek. Nowy? Widłowy. Nie jesteś w nastroju do pogaduszek, co? Nie bardzo. Przepraszam. To co się stało? Potrzebuję z kimś pogadać. No. Najpierw obejrzyj. Kurde. Nie słyszę tego. Zastrzeli go. Ostrego wstrząsu septycznego, czyli kurde zajebania przez policjantów, tak? Na pewno nieco wypadł. Halo, dajcie głos. Ten Piotruś Pan to jakieś twoje stare śledztwo? Znałeś go? Nigdy wcześniej o nim nie słyszałem. O co chodzi, skoro go złapali? Mój siostrzeniec, Randy, zaginął jakiś czas temu. A ten chłopak na nagraniu miał na sobie jego buty. O kurwa. Powiesz coś więcej o tym zaginięciu? Ja i siostra nie za bardzo się dogadujemy. Nawet nie znam szczegółów. Żałuję, że nie było mnie przy niej, kiedy tego najbardziej potrzebowała. I co? Pewnie bali się, że podejdziesz do sprawy zbyt emocjonalnie i odsunęli cię. Zakazano mi zbliżać się do czegokolwiek związanego ze sprawą. A śledztwo prowadzi Gonaga, dupek i leń.
jak na razie gówno zrobił. McGonagall, Harry Potter? Ja bym tego nie odpuścił. Wiem. I właśnie dlatego chcę cię prosić o pomoc. To co dokładnie mamy zrobić? Przesłuchać go nie mogę, bo gość jest warzywem. Ale mogę obejrzeć jego sny. Czekaj. Sny? Braindance. Jest taka metoda. Chodź, powiem ci po drodze. Eksperymentalna metoda, ale już przyniosła pewne efekty. Zapisuje się sny tak, że można je odtworzyć jako braindance. Wcale nie zgadzam. Masz dostęp do tych snów? Jeszcze nie. Ale mają je w laboratorium, do którego idziemy. Gdzie na czerwonym? Ty ślepy jesteś? Człowieku, ty. Jezus, Jezus. Czemu ty... O! To jest typu widzowie 2. Ja jestem jeden widz. To jest drugi widz. Bo nie, ja sam siebie nie widzę. Dwóch widzów? Nikt się nie odzywa. Smuteczki lecą straszne. Jo, no kurde, jo, no w końcu. A jo sam, czy jo we dwa? Walk. I... Gdzie jest mnie tutaj, kurde? Nie! Mam przepis. Nie zupełnie. Pojedziemy tam razem, ale... Ale nie głównymi drzwiami. To iść bokiem, bo ja się kurde mi nie zmieszczę. Znajdziemy inne wejście i szybko wyjdziemy. Nigdy tu nie byłem, więc musisz mi pomóc. Aha, no znajdziemy, ale mi pomóż. Standard. No. Ja tu bym chciał dwa komentarze. O, shit. Ten nie pójdzie. Dezerterem. Jeżeli mam się z tobą zadawać, możemy sforsować. Dezerter to był taki zespół punkowy. Znając ich stopień zaawansowania, nie oczekiwałbym zbyt dobrych zabezpieczeń. Patriotycznych pobudek. Ha, co? O, chyba nie. Świetnie. To co teraz? Szukamy wejścia. Mają tu dzisiaj audyt, więc w razie czego nie musimy być cicho. Skąd wiesz, ale ja liczę na 3 w takim razie. Idź po tej drabinie. Tędy nie. O kurde, ale spadłem. Jak moje obejrzenia. Jonesy! Co on zrobił?
Ja tu nie będę spadać teraz, nie mam opcji. Idź! I tu tak, o, w prochu tak. Nie? Aha. No to już jest, to mamy problem. Tędy nie tryby. Gdzieś tu pój... Nie, tędy się nie przejdzie. O, coś tutaj już będzie. Może. Każdy powinien dostać. Naprawdę mi grozisz. Nie pasuje. No dobra, to zobaczymy. Trzeba zostać od środka, czy... O. Czasem. Czy ja się tędy dostanę? Niby jest dziura na schody, ale... On taki pośledzony jakoś jest dzisiaj strasznie, kurde. No to może jakoś, no, no. Aha, Police Department. Nie gadaj. Dobra, okej. Okay. Nie mam pytań. Gdzie trzymają ten brain dance? Ponoć w pokoju, w którym medytują z niedzieciaków dotkniętych autyzmem. Będzie opisany. Ja to zostanę dotknięty autyzmem. O Boże. Niektóre z tych pokojów to możemy sobie odpuścić. Logic preindensowy. No tak ja odpowiem. No nie, no wcale, kurde. Nie, co ty? Włącz. Plik. Pacjent został przewieziony w 18 minut po postrzale, podczas... Ja mam pulsacyjny? Pusto. Nie widzę żadnych brain. Dzięki, że niestety pacjent został w śpiączce. Szanse na wybudzenie na 0,6%. O, den, jak on wzięła. Chyba, aż mi się nie chce dokosztać. A, nie mogę zhakować tego, no tak. Bizna trochę. W pomieszczeniu na pewno nie trzymają pulsacji.
Bo aż tak Follows. Czy widzowie mi pozwolą wyjść na chwilę? To jest pytanie takie oficjalne. A takie ZW. Czy muszę wytrzymać? Wyjść na 30 sekund przerwy. Czy dostaję zezwolenie? Kroś jedną szafkę z okrami. A, no to... Tak, no szafkę z aktami na pewno znajdę w kibelku, także... Co? Nie, że lustrze za to nie. Nie. Wyjść to na pewno nie. Za halo to w mordę całują, no ale... No o tej porze to raczej tam... Może w sumie spoko, ale... Co to jest? Działka z trawką? Trawą? Na rzodkiewki? O. Też lipa, ja bym się mógł podłączyć, jakieś naruszenie protokołu, cokolwiek, wie, kurde, no. On tu jest, czyli tu może być takie coś. Prawie znaleźliśmy. Nie. Oh my god. Hey River, to chyba tutaj. O. Masz coś? Jeszcze nie. Antony Harry. Spróbujmy w tych szufladach. Nie, on to mnie rozwalił. Może tutaj. Nie. Ktoś tu chce zostać gliną, gdy dorośnie. Bill Graham? Nie, Antony Harris. Mają dobry sprzęt. Bo mają zaradne kierownictwo. River? A jakiś cieć nie mógł cię tu po prostu wpuścić? Nie mogę ryzykować donosu, że niucham w nie swoje sprawy. Ja wen. What? Co ty tu robisz? Przecież wylali cię z policji. Jedynie zawiesili. Wzywam policję! Prawdziwą! Czekaj, wysłuchaj mnie najpierw. Naprawdę, River? Nie dość ci kłopotów? Piotruś, pan porwał mojego siostrzeńca. Przykro mi, naprawdę. Ale trzymamy tu materiał dowodowy i mamy ścisłe przepisy. Jakie przepisy? Tu chodzi o życie jego siostrzeńca.
życie dziecka. Policja już zajmuje się tą sprawą. Wynoście się, no już! Słuchaj, współpracujesz z gliniarzami, więc wiesz, jak jest w tym mieście. Dostaną od ciebie analizy i nic z tym nie zrobią. Właśnie przez takie myślenie żyjemy w mieście bezprawia. Co? Bezprawia. Pamiętasz swój pierwszy egzamin na studiach medycznych? Wiesz, ten, w którym tak świetnie ci poszło. Na pewno pamiętasz. W toalecie wybuchł pożar i wszystkich ewakuowali. Na 2 godziny. Nie wierzę, że rzuciłeś mi to w twarz. Nie chcę was tu nigdy widzieć. Szczególnie ciebie. To zamknij oczy. Jeszcze go dobrze nie poznałeś, co? To drań. Przyjaźnimy się z Riverem. Nigdy dotąd mnie nie zawiódł. Ja też myślałam, że się przyjaźnimy. I dlatego odmówiłaś mu pomocy? Gdzie jest Braindance Harisa? On nie śni. Czekaj. Jak to? Pocisk uszkodził korę mózgową. Jedyne co mamy to kakofonia wrażeń. Chcę... Spróbuj stymulacji audiowizualnej. On nie jest w spektrum. Ulubiony film albo piosenka pozwalają dotrzeć do autystycznych dzieci. Może warto spróbować. Wiem, że tu też chodzi o pobudzenie podwzgórza i wyprodukowanie hormonu. Ale Harris nie jest dzieckiem. Nigdy nie stosowałam tej metody na dorosłej osobie. Dlaczego nie spróbowałaś tego wcześniej? Bo w przeciwieństwie do Rivera znam działanie mózgu ze studiów medycznych. A nie z książek czytanych komuś przez ramię. No, studiów? Spoko, studia zawsze uczą i kształcą, zwłaszcza z książek sprzed kilkudziesięciu lat. Nie? Spróbujmy tej metody. Nawet nie znam jego preferencji. Znajdę coś. Czy wtedy zgodzisz się spróbować? Idźcie już. Otworzę wam frontowe drzwi. Chodźmy, Vi. Wiem, od czego zaczniemy. Tak przy okazji, co wiesz o biochipach? Chodzi mi o relika Arasaki. Ma służyć do przechowywania śladu pamięciowego. Wiesz, chodzi tak jakby o czyjąś osobowość zapisaną na biochipie. Tak, wiem. Ale co w przypadku, gdy engram zacznie się nadpisywać na osobowość nosiciela? Nadpisywać? Nie wiem nawet, czy to możliwe. A czemu cię to interesuje? Nieważne. To nic takiego. Dzięki. Kto ogląda łapka w górę? Halo? Nie umiem teraz skakać? Tędy? Może? Nie? Oh my god... Ja tego nie... Pokrzam. Wyjść do nadwicowej kolendry. A ten ja też mogę. Oh my god. Co? Masz powodzenie, Win. Koleś myśli, że będziesz na jego zawołanie. Hej, River jest w porządku. Jak na gliniarza?
Nie każdy glina to kutas, tak jak nie każdy rockerboy jest narcystycznym dupkiem. No nie, znasz jakiegoś rockerboya, który nie jest dupkiem? W sumie. Ale słucha. Złapał się na własnych słowach. Dobra, lecimy. Mów coś. Co cię gryzie? Straciłeś odznakę. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Nie wiem. Jesteś trochę głupi, wiesz? No... Trudno przychodzi mi mówienie o tym, co mnie gryzie. W porządku. Powiedz mi lepiej, gdzie teraz jedziemy. Do Joss. Do matki Randy'ego. Joss myśli, że Randy po prostu zwiał z domu. Nie wspominaj jej na razie o porwaniu. Opowiesz mi coś o Randy? Jaki jest? Drobne kradzieże, prochy, ucieczki z domu. Wujek Glina opisze cię najlepiej. Są tacy ludzie, którzy zawsze przyciągają kłopoty. Randy jest jednym z nich. A co z ojcem Randy'ego? Minęło już parę lat, odkąd dostał czapę. Wojna gangów. No, czyli wzorowy rodzic. Joss została sama z trójką dzieciaków, ale to twarda sztuka. A dlaczego nie próbujemy znaleźć mieszkania Harrisa? Domu. Wątpię, żeby trzymał porwanych w mieszkaniu. Chcę znaleźć u Randy'ego jakieś połączenie z Harrisem. Słaby trop. Najlepszy, jaki mamy. Nie boisz się, że Jawen doniesie na ciebie do przełożonych? Przyjaźniliśmy się kiedyś. Nie sądzę, żeby to zrobiła. Nie mówiąc o tym, że też mam na nią haka. Nawet jeśli nie zamierzam go użyć. To inna sprawa. Gdy przyjdzie co do czego, Jawen zgodzi się nam pomóc? Tak. Wszystkie nasze sprzeczki kończą się tak samo. Kiedyś przy piwie wszystko ci opowiem. No, to... No to jak znajdziemy Randy'ego, jesteśmy umówieni na piwo. Chętnie. Jak znajdziemy Randy'ego, to jesteśmy umówieni na piwko w Guitar Maxie, nie? Pablo? Czekam na odpowiedź. Kurde, w Guitar Maxie to było spoko. No to nie za gorąco, kurde, dziwne. Ten cyberpunk jest tak jakoś niewymagający. Ale dzik. Nie daj gazu, się tak cieszysz. No. Gdzie ty mnie wywozisz, ziom? Ej. Tam jest przecież już koniec miasta, ty, ej. A tu... Ja, tu pana mnie niedaleko wypinała... spodnie. Pod maską samochodu. What? Czemu to jest policajen? Dobra, nie ważne. No fajna misja. Pojedź z Riverem. Pójdź z rzeką. Gdzie ty mi tu? Ziom, ty nie zabłądziłeś?
Dobra, jesteśmy na miejscu. Trochę mnie tu nie było. Morda chwila. Nie do końca rozumiem. Nie, chyba, że coś w trakcie. Ja nie lubię tego. Przyjeżdżałem co weekend. Mam nadzieję. Jestem... Zmieniło się coś od ostatniego razu? Takie miejsca się nie zmieniają. Są sztywne miejsca. Jestem giętki. No i z tą kurtką. Jest ciepło, a ty się zajesz. Zajebisz ta okolica. Się wypierdolił na schodach. Zajebista okolica. Nie jestem pewny, czy jestem w temacie, nie chcę kłamać. Ale nie jestem pewny. Ale tutaj Johnny się wypierdolił na tych schodach. Tu nic nie ma, dobra. Nie będziemy przedłużać, bo to stypa się robi trochę. Trzeba to trochę się zainteresować. Bierzemy kaczka. Andrzeju, kaczka. Bierzemy? Bierzemy. Albo masz. Nie dzisiaj. Jakiś interes, albo wieści o Randy, bo inaczej byś się tu osobiście nie fatygował. Albo masz do mnie jakiś interes, albo wieści o Randy, bo inaczej byś się tu osobiście nie fatygował. Czemu drugi raz mówi to samo? Poznaj win. Nie, nie mogę gadać z osobą. Chodzi o Randy'ego? No. Randy został porwany. Dlaczego nie zadzwoniłeś? Bo nie miałem telefonu. Chciałeś przemilczeć prawdę, jak zwykle. Mam nadzieję, że Randy'emu nic nie jest, ale musisz przygotować się na najgorsze. Wi, proszę cię. Gdzie jest Randy? Kartka bierzemy. Tego nie wiemy, ale próbujemy ustalić. I dlatego jesteście tutaj, zamiast go szukać? Kłótnia w niczym nam nie pomoże. To moje dziecko. Nie mów mi, jak mam się zachowywać. Dos. Nie mów mi, jak mam żyć. Musimy przejrzeć rzeczy Randy'ego. Po co? Że się nogi nocą. Zaufaj mi, Dos. Tylko niczego nie zniszczcie. Randy nie lubi, kiedy się grzebie w jego rzeczach. No jak będzie martwy, to już nie będzie robił. Dzieci bawią się przy przyczepie. Powiedz, żeby przyszły na kolację. A co jestem, kurwa, niańka? Dobra, czat, co odpowiedzieć? Pierwsza czy druga odpowiedź? No bo to prawie to samo w sumie, ale... Jeden czy dwa? Przypuszczam, że ten na fy jest długą nazwą, pierwszy odpowie, ale kto pierwszy, ten lepszy. Los mnie... Ja mogę zrobić głosowanie? Nie, nie, tu nie mogę. Pierwsza czy druga odpowiedź? To nie, że tu jest... No, nie mogę tak, stany tak, żeby nie było, że to jest podtekst jakiś tamtego, nie? Jeden, dobra. Okej. Okay. Musi być ci ciężko samej z trójką dzieci. Z mężem wcale nie miałam lżej. W najlepszym wypadku po prostu nie było go w domu. Czasem wolałam, żeby zniknął gdzieś na miesiąc, nie dając znaku życia, niż kręcił się w pobliżu. Oh, dead. Dobra, to teraz posłuchamy. Jak zginął? Haldekaldos powiedzieli mi tylko, że honorową śmiercią. Aha. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Identyfikowałam jego ciało.
Miał dziurę zamiast twarzy. O. Nie wiem, gdzie w tym honor. To raczej nie była zwykła spróba. Jakiś broń z techów? Użyło ci, kiedy go zabrakło? Płakałam każdej nocy przez kilka tygodni. Zabito mi męża Vi, ojca moich dzieci. Przepraszam. No ja nie. Zamknął się w sobie, a miałam na głowie jeszcze dwójkę maluchów. Było mi źle z nim i bez niego. Pewne sprawy nie mają dobrych rozwiązań. Aż tak źle z nim było? Motocykl i autostrada. To był jego świat. Za to w domu coś ci opowiem. Raz wziął ze sobą Doriana do miasta coś załatwić. Wiesz, jak ojciec i syn. Wrócił wieczorem, pijany, awanturując się, że nasłałam na niego gliny. A nasłałaś? River go znalazł w jakiejś knajpie i zabrał Doriana do domu. Szkoda słów. Grubo, grubo, koleś grubo leciał. Nie, za grubo leciał, za grubo. Samemu to można tak, ale kurwa, no on miał żonę, ja pierdolę, dzieci. To nawet nie... Johnny nawet tak nie leciał. Znaczy Johnny nie miał dzieci. Zostawmy ten temat. O, teraz byś odpowiedzi druga. Trzymaj się, Joss. No cóż. I co o tym myślisz? Nie. Myślę, że dobrze się stało, że poznała prawdę o Randy. Tam jest przyczepa. Miej oko na każdy detal. I? Wujek River! Cześć, Monique. Cześć, Doria. To twój kolega z pracy? Przyjaciel. Ja pierdzie, i to takie dzieciaki widziały, jak ten koleś był tam pierdolny jak Messerschmitt. No nie życzyłbym temu kolesiowi, żeby dednął, ale... No taka chujnikowa sytuacja. Zlepsza w chuj. Randy ją zajął, jak kupiłem im nową. I? Burdel jak u mnie za starych czasów. Ze śmieci, a ty się porozglądaj. Chyba zniknął. Widać jeszcze stare sznyty, jak mierzyliśmy wzrost dzieciaków. Coś mi tu nie pasuje. No, tak. Zostawił w szafie ulubioną bluzę. Dragi? Szkoda gadać. To wina społeczeństwa. No. Wyjdź. No. Ja
Ja wcześniej nie dostałem odpowiedzi, bo to się dalej temat ciągnie, czy ja mógłbym wyjść na chwilę. A, czyli jeszcze jest kawał. Tainted Overlord. Jego ulubiona kapela. Dobrze go znasz? Na każde urodziny wysyłam mu jakiś album. No wysyła UM. Ziom. Zamknięte. Wiesz, gdzie jest klucz? Nie. Kurde, dobra. Nie ma takiej opcji, no. Mebe chapelle. Ja zapomniałem, żeby może tak ustawić, żeby te tą zamkniętą szufladą działały jeszcze lajki. Znaczy te Demet. Widzowie jeden.
To jest Dream Light, to wygląda. Padochron nie, ale dobrze prądował. Bo tu gdzieś powinny działać, znaczy nie tu, tylko powinny działać donate. Tylko nie pomyślałem, żeby dać je do opisu. No. Takie na przykład takie. Nie. Nie będzie. Że tak. Iść. Jak do opisu, jaki link mam dać do opisu? Bo kurde nie wiem, no. Operator. No właśnie. Do strony zam. A, dobra, chyba. Nie? Nie mogę tak. Co jest? No. Tu, kopiuj. Tu kopiuj. To jest ten. Dole do strony zamówienia. Kopiuj, no. No i dobra. Ja mam tu opis w ogóle tego. No ale zdjęcia jak dietel, a następny wyższy, zatem. Pyle. Dobra, czekaj. Czy mnie widać jakiś opis live'a, czy coś takiego? Nie, nie widzę żadnego. Daj wreszcie wiadomości, jak swoich czasów muszę spisać w komentarzu. Czekaj, może tak wiem. Bo ja nie widziałem, czy robisz. Kategorie, tagi. Tytuł? No nie, gdzie tytuł jest swoim. Tagi? Też nie, nie, powiadomienia też nie. Gotowe. Nie masz, o, tu. No, czy nie, na tym się da, nie? No to jest, tu mogę szukać taki, to nie, lipa jest. Opis po prostu, nie masz życia w tym opisie. No to tytuł. To jest to samo, nie? Ale to, ja nie mam nic więcej tutaj, bo to jest taki to chyba musisz banał. W komentarzach po prostu. Dobra, kurwa. Nie wiem. Teraz może to nie wiem. Gorąco to jest? No. Nie brałeś tego szutkina? Nie znalazłem. Nie? Nie wiem, nie mam pojęcia gdzie mam. No sprawdź. Nie, ale mówię, nie wiem. Nie wiem. Dobra, teraz. Pyk. Co ty mi nie? Idź na dywan. O. Hop. Painted Overlord. Jak taka gierka. Jaki fajny materiał, taki naturalny. Ja muszę. Nie, czy muszę dodać w opisie? O, tam trzeba wyjść. Będzie fajnie widać, tylko tak tutaj. Żadna opcjonalnie potrzebny klucz. Gdzie jest klucz? No. Jezu, ziom, to mi przestraszyłeś.
Masz ten klucz? Masz talerz? Nie. Co? Za misja jest w ogóle... Wygląda na drogi sprzęt. Co się stało? Żartuję. Coś ty ziom zrobił. Sam na siebie wszedłeś w ogóle. Teraz znajdziesz. No. To jest mój ziomek, nie? Randy nie mógłby sobie pozwolić na taki sprzęt. To drogi komputer. Zobaczyłbym, co ma w środku, ale nie znam hasła. Dasz radę je jakoś złamać? Ja? No niestety. A, dobra, chyba. A może jednak mogę? No nie mogę. Sorry, ziom, lipa, nie znam się na tym. Nie znam się na tym, River. Cholera, trzeba będzie odgadnąć hasło. Co mógł tutaj wpisać? What the fuck? Fenrir Wugames. 5 złotych. A co robimy, jak nic nie robimy? Pijemy, kurwa, poroszeń, twoja stary urea. Jezu! Jak to jebło! Fenrir, czy ty chcesz mnie do zawału doprowadzić i wszystkich sąsiadów? Nie wiem, jak sąsiedzi. Chyba jeszcze nie. To dobrze, że basów nie włączyłem. Dawaj, dawaj. Ale... Może moje uszy nie ucierpiały, ale tu, o, tu było takie... Dzięki za donata i w ogóle, kurde, no. Dziękuję bardzo i polecam się na przyszłość. To tak mało. Nie no. Ja chyba będę musiał popracować nad tym dźwiękiem, bo tak był... No, byłem za... No, zaskoczył mnie. Co ja mam tu zrobić teraz, kurde? Nie wiem. Dobra, tego mówisz, pokazujesz palcem na laptopa i co? Dostałem donata, co ty chcesz. Spójrz na mnie, ej. Spójrz na mnie. Patrz do mnie, do ciebie. O, ty patrzył. Dobra, spojrzał na mnie, ale no, do niej to dostałem i... O kurwa. Ale czemu tego do niej to nie widać? Widać czy nie widać, bo ja nie wiem, czy widać. Bo to powinno być widać. No. No i... O jest, zobacz, to spanikowało się. No dawaj, dawaj. Dobra, mam. Dźwięk? No tak jakby... O, świeżo. Chyba tak nie do końca. O, siema. Witam na moim live'ie, który nie wiadomo ile jeszcze potrwa, ale... Kim jest dziewczyna na zdjęciu? No dobra. Co to za dziewczyna? Jego była, Natak. To zdjęcie widziałem już wcześniej.
Jak miała na imię ta jego dziewczyna ze zdjęcia? Natalii? Musimy kombinować dalej. I? Człowieku, denerwujesz mnie. No dalej. No. Siom, nie puganie mnie, no, bo ja się denerwuję. O, jakiś mrok. Liberum arbitrium. Popracowałbym nad brzmieniem, ale słychać, że chłopaki wkładają w to serce. Siema, Johnny. No nie, nie wiem, nie czaję, znaczy to będę badać to później. Dobra, gramofon niby leci, Johnny się zachwycił. Dalej. Jest! Jupa Aldecaldos? Pamiętam, pojdź. Jup? Dawaj, dawaj. Jeszcze raz mi to powiesz, człowieku. A, może Aldecaldos? Wiesz, jupa po ojcu. Nie działa. Wpisz tytuł tego kawałka. Liberum arbitrium. Mamy to. Pomóż mi to przejrzeć. No co ty? No wpuść mnie tu, no. Co my tu mamy? Zudziłem wiadomości, dobra. Miałem się odezwać. Przepraszam. Tak, złapali Harisa. Cicho, cześć. Pół dnia spędziłem... Lugada ulic? Kurczę, ja pamiętam ten dzień, River. Mieszka niedaleko starej szkoły, zanotuj to. Ryj! Miałem się odezwać, przepraszam. Pół dnia spędziłem w swoim Tortonie. Policja otoczyła kordonem cały Watson i utknąłem w korkach na parę godzin, próbując przejechać przez miasto. Niby mieszkam w rejonie, w którym za młodu chodziłem do szkoły, ale teraz wszystko wygląda inaczej. Jak się chce ominąć takie korki jak dzisiaj, to można się nieźle pogubić. Nie gniewasz się, mam nadzieję. Hej, no, nie ma problemu. I tak musiałem pomóc matce i tak dalej. A jak tam u ciebie? Gotowe wszystko? Już prawie. No, to nie zajebista rozmowa. Od... Strasznie empatyczny człowiek z tego Antoniego, co nie? Od Berendiego do Antoniego. Chciałem tylko podziękować. W sumie to chyba trzymam się ostatnio tylko dzięki myśli, że są tam gdzieś tacy jak ja i w ogóle. Jaki laluś. Czemu nam pomagasz? Byłem kiedyś taki jak ty. Jak wy. Życie mnie nie rozpieszczało. Najgorzej dostałem od losu, gdy zmarł mój najlepszy przyjaciel. Przykro mi. Mi też. Mogę zapytać, co mu się stało? Choroba... Atrofii mięśni, otóż coś grubego. Robił się coraz słabszy i słabszy. Ja to ja mam to ostatnio, tak chyba. Ja, dziękuję. Znaczy generalnie to pod pewnym względem jestem od... Boże. 10 lat? Tylko nieoficjalnie i tak bardziej... No niby jestem lektorem, ale nie zawodowo, tylko tak jakby zawodowo religijnie, choć już tak niekoniecznie. Dobra. Rzadka choroba atrofii mięśni. Robił się coraz słabszy i słabszy. Na moich oczach zmieniał się w karykaturę człowieka, a ja nie mogę mu pomóc, choć tak bardzo chciałem. Nie ma sprawy. No ja się znam z 30 lat siebie i do końca jeszcze się nie znam. No. Oczywiście był zbyt biedny, żeby dostać pomoc. Gdyby urodził się bogaty, dostałby nowe ciało albo jakąś super terapię. Ale jego rodzice nie mieli pieniędzy. Tacy jak my nikogo nie obchodzą.
Dlatego robię to, co mogę. Mojemu przyjacielowi się nie udało. Mnie się nie udało mu pomóc. Ale teraz to nadrabiam. Niespodzianka. Czy jeszcze mam to czytać, czy to ustalił się... Ustalił tożsamość Randy'ego i wysłał mu jakąś grę w prezencie. Wi! Czemu się wpierdalasz w... Czy to jest czytać, czy grać, bo nie chcę robić nudy. Potrzebuję dwie odpowiedzi. Z różnych kąt. A, dobra, nuda. Dobra. Rzeczywiście to zrobiło się nuda. Pyk. Nie, no nie będzie otwarty, to nie mój prąd. No puść mnie! Gdzie muszę to wszystko? Kliknę, właśnie, pliki. Co? To... Fenrir WuGames. 5 zł. Mypszpil, ty, uju. Michał lubi zjadać wiśnie, bo go po nich tajfun śmiech Michael na lektora. Tak mnie pocisnęło, że aż muszę powietrza wytrzymać. Ty, bo ci do mieszkania zabraknie. Dziękuję za donate'a. Taka zemsta Fenrira, kurde. Dobra, powiedzmy, żeśmy tu wszystko otworzyli i że da się stąd... Aha, przecież muszę zamknąć, tak? Ja to jest... A nie, ja muszę... Co? Ja muszę chyba wszystko tu przejrzeć. Czy muszę... kliknąć. Koleś podszedł Randy'ego jak zawodowiec. Dobra, cicho, siedź ty najlepiej. O. Dziękuję, sam wczoraj. Dobra, nie obchodzi mnie to po prostu. River, czy ty kurwa widzisz to, co ja? Co? Nie, nie wierzę. Dlaczego Randy miałby to zrobić? Randy! Oni się nie tylko umówili, ale wygląda na to, że Randy cieszył się na spotkanie jak na wycieczkę do Luna Parku. Ja pierdolę. Ten skurwiel namieszał mu w głowie. Nie, to... Częściej to, proszę bardzo. Nie no, ja musiałbym gdzieś tu... opisie albo coś. Rodzina... A czy ty możesz udostępnić mojego linka na czacie? Bo chyba nie musisz mieć moda. Nie wiem, jak to tu działa. Bania z Ryta, żyjesz... Natalie musiała być jedyną osobą, której Randy ufał. Możemy zobaczyć tę stronę z linku? Działa. Możemy zobaczyć tę stronę z linku? Spoko, wejdźcie i kliknijcie tam. Ja się nie obrażę. Hej Nat, weź sobie obczaj stronkę Drugs are bad. Jak już wejdziesz, to kliknij w obrazek ten czerwony z sylwetkami ludzi. Dobra, to już chyba wszystko będzie. A. Jest jakiś link. To chyba ten, o którym pisał Randy. Zobaczymy. Nigdy nie jest za późno na zmianę.
Uzależnienie da się pokonać. Tak, walka z uzależnieniem to bitwa. Bitwa o twoje życie. Ale razem, ramię w ramię, damy radę zwyciężyć. Podzielimy się zyskami. Nie, to nie tak było. Dobra, i co to wszystko? Kliknij w obrazek. Jesus. Ukryta strona Antonego Harrisa. Kurwa, aż ciarki przechodzą. On pięknie mówi to słowo na K. Oto schronisko, to nie jego miejsce, którego szukałeś. Miejsce, w którym tony wyhodujecie na lepszą wersję siebie. Jestem tu ja oraz moi przyjaciele, którzy potem jak ty trafili do mojego schroniska, bo mieli już dość swojej chorej egzystencji. Myśl o mnie jako farmerze, który opiekuje się swoim bydłem. O Jezu. Rozgość się i pozostań z nami. Razem pokonamy to chujostwo metodą, z jakiej korzystano na dawnych farmach. Nie wiesz, o co chodzi? Spokojnie, wszystko ci powiem. A później sam zdecydujesz, czy chcesz pozostać cieniem człowieka, czy wolisz znieść się na wyższy poziom. Zapraszam. Mogę dołączyć? Dołącz. Znam cię, nie znasz mnie. To jest popieprzone, River. Koleś żerował na dzieciakach z problemami. Polował na takich jak Randy. To przeze mnie. Gdybym zwrócił uwagę na to, co się dzieje. Pogadał z Randym. Daj spokój, to nie twoja wina. Nie będę czytał tego, jak po głosie Wi słyszę, że to jest przykra sprawa. Szukaj ukrytą stronę Antony. No co ją tu znaleźć jeszcze? Wysłać wszyscy. A, bo ten będę dołączył do nas. Tu był jakiś plik. Niestety usunięty, ale została nazwa. Ta nazwa? Czy ten filmik w folderze Randy'ego nie nazywał się jakoś podobnie? Urwało coś nagle. Rozkrywka w folderze plików. Dobra. Plik. Pliki, okej? Okay? Sprawdź kreskówkę w folderze plików. Pliki, błąd. Mam nadzieję, że to nie jest błąd. No nie może być, że ludzie przechodzili gry. Patrz. Nazwa tej kreskówki zgadza się z brakującym plikiem ze strony Harrisa. To jest to, czego szukaliśmy dla Javenvi. Mamy to. Randy musiał go ściągnąć ze strony. Ale rozumiesz, co to znaczy? To może być klucz do umysłu Harrisa. Oby. Ej, może jak użyjesz jakiejś netrunnerskiej magii, to coś jeszcze wyjdzie. Może pasek celu wyjdzie, jak użyjemy jakiejś netrunnerskiej magii. Thank you.
Jak mam znaleźć tego typu IP? Pyk, 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 pyk. Jakiej magii? Trudno. Poradzimy sobie bez tego. Kreskówka, River. To może być to, czego szukaliśmy. Wyślij ją do Yavin. Pamiętasz, co mówiłeś? Może skłoni Harrisa do śnienia. Wysyłam od razu. Okej, napisała, że odezwie się rano. I że jestem draniem. I... chodźmy coś zjeść. Proponuję to teraz cebulką. Czemu taki chętny na te żarcie, a teraz... Słuchaj, nie straszmy za bardzo, Joss. Jesteśmy na tropie i jutro będziemy wiedzieć więcej. Tyle wystarczy. Się wozi, kurde. Dorian, proszę. Ale to naprawdę smakuje jak smarki. Ja smarków nie jadłem. Zjadłyście? To do łóżek, spać. Wujek, zostało dla ciebie. Dzięki, Monik. Mów do mnie, wuju, tylko się nie pomyl. Powiedzcie, że coś macie. Wiemy, że Randy znał porywacza. Kontaktowali się. Dlaczego miałby to robić? Wiesz, jaki jest. Szukał pomocy w złym miejscu. Kiedy ostatnio coś jadłeś? Wczoraj. To jedz. Ja nie jestem głodna. Dzięki. Będzie widelec do sosu, kurwa. A ty mi powiedz, ale tak szczerze, i nie patrz na mojego brata. Nie pan mi szuka, jak jem. River to świetny śledczy. Na pewno go znajdzie. Nie poddam się, Joss. Joss, czy Vi może się przespać do jutra w przyczepie Randy'ego? Tak, tak. Zostaniesz, prawda? Musisz mi pomóc doprowadzić tę sprawę do końca. Czemu? No. Zostanę. Dasz sobie tam radę? Jasne. Za chwilę pójdę się położyć. Musi być ci ciężko samej z trójką dzieci. Z mężem wcale nie miałam lżej. W najlepszym wypadku po prostu nie było go w domu. No, teraz wcale nie masz łatwiej. Czasem wolałam, żeby zniknął gdzieś na miesiąc, nie dając znaku życia, niż kręcił się w pobliżu. Aż tak źle z nim było? Motocykl i autostrada. To był jego świat. Za to w domu... coś ci opowiem. Cieszę się, że to dziś słyszałem. Raz wziął ze sobą Doriana do miasta coś załatwić. Wiesz, jak ojciec i syn. Wrócił wieczorem, pijany, awanturując się, że nasłałam na niego gliny. A nasłałaś? Nie masz martwego starego? Za przeproszeniem męża. Ulżyło ci, kiedy go zabrakło? To chyba dobrze. Płakałam każdej nocy przez kilka tygodni. Zabito mi męża Vi, ojca moich dzieci. Przepraszam. Randy zamknął się w sobie, a miałam na głowie jeszcze dwójkę maluchów. Ta dyskusja się coś powtarza, wspomnienia albo... Pewne sprawy nie mają dobrych rozwiązań. Jak zginął? Aldecaldos powiedzieli mi tylko, że honorową śmiercią. Cokolwiek miałoby to oznaczać. No, racja. Identyfikowałam jego ciało.
miał dziurę zamiast twarzy. No było, to kurde, cały czas to są powtarzają. Nie, znaczy... Zostawmy ten temat. Zostawmy. Ja nie szukam żony, żeby była martwa, ale... Żeby była, to może być. Ale te same wypowiedzi... Nie wiem, czy ten ziomek mówił o tym samym, czy co? Ale te same wypowiedzi były. Dzwoniła Jałen. Mamy to. Kreskówka zadziałała i zaczął śnić. Masz sens? Tutaj. Wepnij to i połącz się z komputerem. Chcę mieć podgląd na monitorze. Wsadź sobie to w głowę i wyświetla... Szybka ta twoja, pani doktor. Nieźle. Nie, no, linku nie muszę dawać, to jest snówka. Bo te same wypowiedzi były, nie wiem, o co chodzi. Co się z tobą dzieje, Anton? Wiesz, że będę musiał to zgłosić. No to nie jest normalne, Antoni. Zabiłeś Liamowi jego żółwia. Co? Był chory. Ciągle się chował w pancerzu. Nie ja. Chciałem mu tylko pomóc. Wstrzykując somatotropinę? Oszalałeś? Czy to jest coś, czego uczył się twój ojciec? Przygarnęli cię dobrzy ludzie, zaufali ci. A ty jak im odpłacasz? Marlin z widzelcem po martwym żółwiu. Jak to lubi. Umarł ci kolega, rozumiem, ale... Ale to cię nie usprawiedliwia. Co jest? Pietrz. Coś ty powiedział? Co jest? Dosyć tego. Dyrektor dowie się o wszystkim. Twoi nowi rodzice również. Widzę, że jaki ojciec, taki syn. Cofnęliśmy się do czasów szkolnych Harrisa. Dziękuję. Nie? Kojarzę tę strzelaninę w szkole. Omawialiśmy ją w akademii. Czekaj, sprawdzę, która to była szkoła. Laguna Bend. Niestety w latach 50. zalali ją razem z całym miasteczkiem. Ale przynajmniej wiemy, w jakiej okolicy mieszkał Harris. Okej, chyba wiemy już wszystko. Thank you.
trofeum z 2042 za pierwsze miejsce w międzyszkolnych zawodach zapaśniczych. To było dziwne. Nie masz prawa! Nie masz prawa! Co? Ja tylko chciałem pomóc. Co jest z tą krową? Jesus. Gdzie ty znowu polazłeś? Chodź tutaj! Idę! Co? Czemu jestem tym typkiem? Tony! To mnie! Tak, tak. Czemu? Czy ty o czymś nie zapomniałeś? Mówię do ciebie! Ty święto. Poziom choliny i metioniny. Co widzisz? Za niski? Miałeś sprawdzić przed pójściem do szkoły. Masz mi coś do powiedzenia? Ta krowa umrze przez ciebie. Zabijesz ją, tak jak zabiłeś matkę. To za chuj. Przepraszam. Nie przepraszaj, tylko podkręć jej hormony. A potem wyłącz tę cholerną kreskówkę. Ile razy ci mówiłem, że masz... Walhalla nie dzisiaj. Jak zacznę, to jestem prawie zero w Walhalli. Ale mogę grać, jak będą chętni. O, Cyberpunk. Na razie... stop. O Boże, tu muszę coś znaleźć. Placki? Jestem głodny. Kto ma placki? Jestem głodny. Dajcie placki. Ale czemu ty... Weź mi, jeszcze raz nie jebiesz tą mordę, to ci kurde... Harris wygląda tu na jeszcze młodszego. Tony! Gdzie ty? Warstwy. Twoja stara skarży się na placki, bo są mielone. Ja wiem, z mięsykiem. Widzisz? Ta krowa jest chora, jak cała reszta. Ale nie jest tą krową, nie z tej krowy, bo jest chora jak reszta. Idę! I co tu mam? Wygląda na komputer do sprawdzania funkcji życiowych bydła. Bez szans na identyfikację. Młody był tresowany przez ojca. Spoko, ten nie jest ważny. A, dobra, to... Tony, to mnie! Tak, tylko... To ma tylko czy ty o czymś nie zapomniałeś? Mówię do ciebie! Poziom krowiny i medioniny, co widzisz? Jej, ta spoko jest. A potem wyłóż! Tryski, którymi podawano leki dla krów. Ludzie jedli mięso nafaszerowane tym gównem. Dzisiaj nie jedzą w stanie. O.
Suplementy w tej pasze miały utrzymywać bydło w dobrym zdrowiu. I to mamy koniec prezydenta, tak samo. A nie, dobra, bo to jest historyka, której nie było jeszcze teraz. Nie, to puszczę. No ta muzyka jest straszna. A potem wyłącz tę cholerną kreskówkę! Ile razy ci mówiłem, że masz jej tak nie zostawiać? Pół dnia próbowałem wyłączyć to gówno. Zobacz krówkę, jak się wykrwawia i potem wyłącz tą muzyczkę z tej kreskówki. O! Tu ktoś był! Tu ktoś był! Tu ktoś jest! A teraz go nie ma. Weź to ogólny, bo wyłącz, mały człowiek. Jest nasza kreskówka. Dzieciak musiał ją naprawdę lubić. Okej, chyba wiemy już wszystko. Ta kreskóweczka jest też dosyć przyjemna. Anty. Nie, one dostawały tam jakieś białko czy suplementy. Co za ślimak? Białko, suplementy czy coś takiego i potem produkowały mleko, takie pół kościo, trupo, krowy, coś takiego. Tak to wyglądało. Nie, no do nosa miały rury. Potem im to przechodziło już grzbietem. Do wymion i nie patrzyłem dalej. I to są te krowy, tylko teraz są magiczne. Ja pierdolę. To wygląda jakby... Gdzie ty? Ślimaczku! Gdzie idziesz? Śniło mi się kiedyś, że nie miałem siły w nogach. Co jest? What the fuck? Chodź tu, urwij się. Zrobisz sobie krzywdę. Tony się tobą zaopiekuje. No już, spokojnie. Oh my god, to jest brain dance. Oh my god. Chyba to miejsce, Wi. Nowsze wspomnienie. Jakieś przewody. Jego kryjówka. Jest zegar. Godzina przed północą. Wygląda na to, że Piotruś Pan zrobił z tej farmy małą fortecę.
paliwo. Pewnie na jakiś czas zrobili to warsztat samochodowy czy coś. I cyk, ja już nie mam noteczki. Trzyma porwanych chłopaków jak krowy. No cóż. Ta maszyna kontroluje podawanie jakichś stymulantów i hormonów. Patrz, kolejny. Stempela testu jednostki pożarniczej. Rejon południe. Świetnie. To są moje. Nie mam jeszcze. Ten komputer jest podłączony do boksów. Gdzieś musi być inny komputer, do którego Harris podłączył miny i wieżyczki. Sygnatura modelu farmy wskazuje na Petrochem. Hej, to te wieże świetlne. Promowały wtedy nowy album Askrax. Co godzinę miały inny kolor. Jak się zmieniają warstwy. Ja przecież nie jesteś nim. Słyszysz to, co ja? Śmieciarka daje sygnał do wyładunku. To znaczy, że niedaleko jest wysypisko. To już chyba wszystko. No nie wiem, River. Rozejrzyjmy się jeszcze. Trzeba się sam rozejrzeć. Dobra, River. To co właściwie mamy? Wiemy, już, że Harris wciąż mieszka w okolicy starej szkoły, dziś już zalanej. Z farmy widać miasto i wieże świetlne. To jakieś kilka mil od zabudowań. Wiemy, że w pobliżu farmy jest wysypisko. Wieże świetlne promowały album Askrax, zmieniając kolory w stałym rytmie. A że znamy godzinę... 11 wieczorem. Tak,
Czyli farma leży na wschód od miasta, a dokładniej południowy wschód. Stempel atestu jednostki pożarniczej to rejon południe. Wiemy, że model farmy wyprodukował Petrochem, więc reszta odpada. To daje nam tylko jeden wynik. To musi być farma Edgewood. Więc? Udało się? Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Wi, jedziemy. Jedziemy czy kończymy? A tu. Ale ja tu muszę wstawać. Że w sumie jutro będzie lżej. O! Zapomniałbym. Bo też pijesz. Taka zwykła z guaraną, czy jaka? O kurde. No teraz mam odpowiedź. Sam sobie, że nie ma co wyłączać. Szybko. Znowu on prowadzi, je objeździć. Andrzej, oglądacie tam, czy... Mnie... Ja pierdolę, Wi. Nie przekonuj. Się udało. Nie myśl o tym, bo zwariujesz. Skup się na drodze. Łatwo powiedzieć, Wi. To mój siostrzeniec tam czeka. No ja wszystkich wybiję, tak wszystko. Tak, kurwa. Gdybym wiedział wcześniej, co go gryzie. To nie twoja wina. Jestem jego wujem, Wi. Nie no było. Nie jestem pewien skąd, ale. Jaguara ma. Kurwa! Trzymaj się, Randy. Błagam. Ja mam takie coś. Blokowanie produktu nieproszone. Człowieku, jak ty jeździsz? Możliwe. Bo dlatego była w innym miejscu niż powinna być. Co? Ty nie miałeś inaczej jak jechać, tylko mu w dupę? Ziom. Cóż. Jedziesz, człowieku. Wychodzisz z zasięgu. No tak dziwne się wychodzę. O, fajnie. Pokazuje, ile jedzie na godzinę. Tak się prędko zmienia. Ja kiedyś tam troszkę miałem, teraz zacząłem bardziej. Trzymaj się, Wi. O Jezu. River, to jest ta farma. Udało się. Wiem. Teraz do obory, szybko. Wiem. Dobra, ale to co teraz? Uważaj, wieżyczki się aktywowały. W domu jest pewnie jakiś system sterujący. Panie? O Jezu. To tak nie działa? No chyba nie. Lecimy, Andrzeju. Aha, i to wszystko, tak?
Nie mam żadnego głupiego granatnika. A nie do końca pamiętam się... River, to jest ta farma! Udało się! Dobra, spróbuję. Teraz do obory, szybko. A, do obory, czyli muszę tylko... Dobra, walić te wieżyczki. Aha! Te wieżyczki dało się jakoś zdobyć siłą. Ja chyba już... Ja powinienem mieć taki level tej siły, nie wiem. River, to jest ta farma! Udało się! Wiem. Teraz do obory, szybko. Uważaj, wieżyczki się aktywowały. W domu jest pewnie jakiś system sterujący. Złap oddech. Przed nami ostatnia prosta do obory. Kolejne dwa działka przy oborze. Frontową bramą będzie przesrane, V. Kryj się! Kurwa! Idę za tobą! Czy po prostu trzeba na maksa przelecieć? No te wieżyczki są AP jakieś. River, to jest ta farma! Udało się! Dobra. Nie, nie. Teraz do obory, szybko. Wiem, kurwa, do obory. Dobra. Uważaj, wieżyczki się aktywowały. Jeronimo! Kolejne dwa działka przy oborze. No! Musi być inna sposoba. Pasiba. River, to jest ta farma. Udało się. Dobra, morda. Mordo, morda, no. Uważaj, wieżyczki się aktywowały. W domu jest pewnie jakiś system sterujący. Granatem jakimś rzucić, albo co? No, szlak. Nie powinno mnie to trafić. Opcjonalnie. Czyli trzeba wiedzieć, jak tam obejść. River, to jest ta farma. Udało się. Rzeko. Teraz do obory, szybko. To mat rzeka. Dzień dobry. Nie, jeszcze raz.
Za gówno. Cybertek. Dobra. Jest. Kierunek V. Randy czeka na naszą pomoc, pamiętasz? Jesteś. Kierunek V. No, szlak. A moja nazwa, no, od imienia, imion i tak dalej. Nie wszystko mogę zdradzić. Nie. River, to jest ta farma. Udało się. Wiem. Teraz do obory, szybko. Dobra, lecę tak, instrukcja pokazuje. Uważaj, mierzyczki się aktywowały. To mój pewnie jakiś system. Po tej instrukcji się je, no? River, to jest ta farma. Udało się. Wiem. Teraz do obory, szybko. Uważaj, wieżyczki się aktywowały. To jest prowadź. System sterujący. Centralę sterującą, system ochrony. Raczej to mi się przyda. Serio?
Czemu to nie wybucha do cholery jasnej? Ktoś mi wyjaśni, jaki jest tego sens? A, może o to chodzi. Ma sens. Że w miny wpadałem. Nie gadaj. Dobra, to będzie prościej. Twój kierunek, Vi. Randy czeka na naszą pomoc, pamiętasz? Jesteś. Twój kierunek, Vi. Randy czeka na naszą pomoc, pamiętasz? Dobra, 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 dobra. Kto jej broni? W sumie nie wiem, teraz do niej patrzyłem. Czy skąd tyś się tu wziął? Szpiegujesz mnie, człowieku. No i tak. Nie mogę wejść. A, to jest broń tej Judy. Ma tak. Całkiem przyjemna. Pierdziele, że to był taki banał. Oh shit, albo nie. Gdzie mnie? No tak. Cyk. Cyk. Jesus. Kolejne dwa działka przy oborze. Frontową bramą będzie przez ranę.
kolejne dwa działka przy oborze. Frontową bramą będzie przeznaczona. Czy cztery tam były naraz? Nie, zaraz to rozwiążemy i koniec gry. Pokaż mi, gdzie mam iść. Jakim cudem tu Gunwo jeszcze żyje? Działka przy oborze. Frontową bramą będzie przesrane. Poszukajmy innej drogi. Ja w Apexa to jestem noobem, nie tutaj River, szybko! To jest za mnie za szybkie. Ja pierdol. O kurwa. Rozejrzyj się w stu. Nie odłączę Randy'ego. Randy, nie. 10.52, powtarzam, 10.52 na farmie na południe od miasta. Tak, kurwa, przyślijcie skład. Tak, przesyłam namiary na lokację. Nie, co najmniej kilka osób. Pośpieszcie się. Aha, uwaga na automatyczny system obrony na miejscu. Bądźcie ostrożni. Szybko. Trzeba to wyłączyć. Dobra, wszyscy odłączeni. Sprawdź pozostałych, może też żyją. Kurwa. Dobra. Jo. Żyje. Ej, spokojnie, już nic ci nie grozi. Masakra. Nie żyję już od paru dni. Ty, pomóż mi z ręki. Ja szybko się tu uwolnić, ją.
Nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. River, udało nam się. Tak, udało nam się. Ale nie zostawię tak tego. Za to, co zrobił. Nie odpuszczę temu skurwielowi. Co chcesz zrobić? Zabijesz go? Właśnie tak. Uduszę go gołymi rękami. Ten chory pojeb musi... Dziękówka. Za obserwację. Nie no, nie opuszczę go teraz, no kurde. Nie, River. Razem zajebiemy tego śmiecia. Doceniam ofertę, Vin. Ofertę? Sprawa między mną a Harrisem. Skorzystam z zamieszania i dorwę go po swojemu. No jak wolisz. Na pewno nie chcesz pomocy? Złapią cię. Nie złapią. Jestem byłym gliniarzem, pamiętasz? No, byłem. Zatrę za sobą wszystkie ślady. Pamiętaj, że wystarczy jedno słowo. Zawsze możesz na mnie liczyć. Na razie potrzebuję trochę czasu w samotności, ale... Będę pamiętał. Ja piórka ma fajne na silniku, takie metalowe. Zabierasz się z nami? Dzięki, Vi. Naprawdę. Bez ciebie nie dałbym sobie rady. Nie ma sprawy. Dzwoń do mnie, gdybyś zmienił zdanie. Albo jakbyś chciał po prostu pogadać. Czy to sprzedało? Czy to były zdolności techniczne, czy budowa ciała? Otwieranie zamków. A tak to zostawię. Johnny, to jest. Biedni chłopcy. Widziałeś kiedyś coś takiego? 8 lat służby i pierwszy raz. Przejebany. A ja też spadam. No, porozmawiać z takim murą, to tym bardziej. No, dobra. Tutaj to by było na tyle na dzisiaj. I tak coś lepiej wyszło, chociaż nie idealnie. Także... Gdzie to będzie? Będzie tu, to będzie tu. O, to będzie. Wszystkim. I dobranoc. I lekkiego dnia, który już się zaczął i będzie ciężki. No. Bye bye.